przedstawię główny mój postulat programowy, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Ja idę do Parlamentu Europejskiego głównie po to, żeby bronić wolności słowa. I są takie trzy obszary dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o obronę wolności słowa właśnie w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej. Pierwszy to jest walka z dyrektywą ACTA 2. Drugi to jest zakaz karania za poglądy. I trzeci to jest zakaz finansowania kampanii społecznych ze środków podatników, z pieniędzy podatników. Jeżeli chodzi o dyrektywę ACTA 2, to mam nadzieję i wierzę głęboko, że nowy Parlament Europejski w nowej kadencji doprowadzi do uchylenia tej przyjętej dyrektywy. Wolność internetu jest w dzisiejszych czasach niezwykle ważna. Internet jest dla wielu osób jedynym albo głównym źródłem informacji. To dzięki internetowi został przełamany monopol tradycyjnych mediów na podawanie informacji i cenzura tego internetu ogranicza w zasadzie wszystkim obywatelom dostęp do informacji. Jeżeli nie będzie nieograniczonej możliwości przekazywania informacji w internecie, to wówczas będziemy skazani jedynie na przekaz głównych mediów i nie będzie takiej sytuacji jak w tej chwili, kiedy w łatwy sposób można ujawnić nieprawidłowości na przykład w instytucjach publicznych czy afery, które gdzieś są ukrywane. Dzięki internetowi jest to możliwe, natomiast tak będziemy skazani jedynie na to, co będą przekazywać media tradycyjne działające na rynku. Rządzący nie mają wpływu na internet, nie potrafią go ograniczyć i w związku z tym jest to dla nich korzystne, żeby cenzurować internet. Natomiast ogranicza to prawa i wolności obywatelskie. Drugie zagadnienie to karanie za poglądy. Jestem tego gorącym przeciwnikiem i w Parlamencie Europejskim będę hołdował maksymie Evelyn Beatrice Hall. Nienawidzę twoich poglądów, ale oddam życie za to, żebyś mógł je głosić i uważam to za szczególnie ważne. Nie można administracyjnie zakazywać głoszenia jakichkolwiek poglądów, chociażby były skrajnie głupie i nierozsądne, dlatego że wówczas pozwalamy sobie, żeby arbitralnie decydować, co jest mądre, a co nie, co jest dobre, a co złe. I będę walczył z każdą próbą wprowadzenia karania za poglądy. Trzecie zagadnienie to finansowanie kampanii społecznych z pieniędzy podatkowych. Unia Europejska w obecnym czasie finansuje kampanie społeczne, głównie kampanie antydyskryminacyjne. W ten sposób uprzywilejuje jedne organizacje społeczne kosztem drugich, gdyż część organizacji może korzystać z pieniędzy podatników i wówczas koszt tej kampanii jest mniejszy, nie musi się na przykład martwić o sponsorów, natomiast inne organizacje społeczne działają jedynie oddolnie. Unia Europejska nie finansuje raczej obrońców życia czy obrońców tradycyjnych wartości albo organizacji sprzeciwiających się na przykład przyjmowaniu masowemu nielegalnych imigrantów z Afryki i z Bliskiego Wschodu, natomiast finansuje organizacje działające zupełnie w przeciwnym kierunku. I w ten sposób narusza też konkurencję między organizacjami, ograniczając tak naprawdę wolność słowa, gdyż jedne poglądy mogą być głoszone za pieniądze podatników, natomiast drugie poglądy tracą na tym, gdyż nie mają takich środków, żeby dotrzeć do opinii publicznej.